Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale Realme 8 Pro. Kurczę, nowe Xiaomi, naprawdę. Telefon lekko ponad 1000 zł, trochę trzeba dołożyć więcej, ale wiadomo, jest to taka półka cenowa, którą często wielu z Was wybiera. No i cóż, powiem Wam tyle, szukajcie telefonu do 1000 zł, weźcie jego. Jest jeszcze jeden konkurent, Same 8, które jest troszeczkę tańsze w Realme. No i powiem Wam, że jeden i drugi naprawdę jest bardzo fajny, jednak no ten troszeczkę, wiadomo jak to wersja Pro, musi być trochę lepsza, trochę lepiej działać. No więc chwilę o nim. Wykonanie, wygląd. Fajny ten plastik, to mi się mega podoba. Układ aparatów, mimo że to jest kuchenka indukcyjna, też fajna. Lekka brudka na dole, kto na to zwraca uwagę, ale jednak jest. Oczywiście ekran, który jest AMOLEDem na froncie. Naprawdę bardzo ładny, powiem Wam, że patrząc na przykład na konkurencję na przykład Samsunga Galaxy A72, no to według mnie lepiej świeci niż samsungowy. Fakt, telefon jak zwykle, palce, brudki i te sprawy. Jest na nim folia, to dobrze, nie zniszczyła się podczas testów, więc smartfon działa dobrze i fajnie. I to naprawdę muszę Wam przyznać. To co mamy w środku, czyli Snapdragon 720G i do tego zestawione jest to razem z 8 GB pamięci RAM. Powiem Wam, że fajnie to działa, jeżeli chodzi o ogólny feeling czucia tego smartfonu. Fajnie wszystko widać, że ten system naprawdę wiadomo co robi. Trochę brak, że nie macie tutaj jakiegoś wyższego odświeżania ekranu, tylko 60 Hz, więc nie widać tak fajnie tej takiej płynności, którą można dostrzec w jakichś smartfonach, które są że tak powiem mówiąc, no, z wyższym odświeżeniem ekranu. No cóż, może kiedyś tutaj w kolejnej serii dostaniemy to, ale tak czy siak i tak dostajecie wiele. Naprawdę smartfon za te pieniądze kiedyś to naprawdę były złomki, na takie, które chodziły, ale przycinały. A tu naprawdę dostajecie coś, co jest według mnie naprawdę fajne. Jeżeli macie 1000 z hakiem, dokładną cenę macie na dole oczywiście w linkach, to myślę, że warto się zastanowić nad Realme 8. Więc tak, wydajność jest dobra. Ekran naprawdę, tam około chyba 1000 nitów maksymalna jasność i powiem Wam, że naprawdę robi on robotę. Jest bardzo ładny, kolory według mnie tak jak to powinno wyglądać. No, w takich pieniążkach kiedyś no, nie było takich smartfonów. Naprawdę, teraz to co się dzieje za granicę lekko ponad kafla, to naprawdę można się tutaj mówiąc krótko ucieszyć. Co dalej? Oczywiście w samym ekranie, no dobra, już złapało moją twarz. Macie po pierwsze rozpoznawanie twarzy, jest turbo petarda, ja jestem za kamerą, gdzieś tam kawałek mojej facjaty widać, działa, no ale rozblokowanie optyką, no tutaj czytnikiem papilarnych przeważnie działa, ale trzeba troszeczkę dłużej przytrzymać, więc tutaj do jakiegoś takiego turbo, co macie, nie wiem, w niektórych smartfonach tak wystarczy zrobić, no tu niestety trzeba ten palec minimalnie chwilę dłużej potrzymać, wtedy łapie i działa, więc biometria jak najbardziej. Okej, fajnie, że jest mini jack, więc możecie podpiąć słuchawki, wiadomo, czym lepszy ten telefon będzie lepiej brzmiał. Trochę mi tutaj stereo brakuje, no bo niestety tak to dobrze jeszcze tutaj w Realme nie ma, a szkoda, mogłoby być. Na pewno rzeczy, które macie informacje z tyłu, czyli mianowicie to, że mamy tutaj naprawdę fajny temat, jeżeli chodzi o ładowanie. Macie tutaj ładowarkę 50-watową, ten Super Dart, naprawdę te, podepniecie ją do gniazdka, czekajcie, może nawet sobie gdzieś to zróbmy tutaj z boku, sorry, że się, no wiadomo co robię. No, użyjmy oczywiście oryginalnego kabelka, tylko że trzeba go wyjąć, bo ja już sobie spakowałem, bo niestety nim muszę się pozbyć. No takie życie, niestety czasami telefony w większości przypadków tylko są do testów, trzeba je kiedyś oddać. No jak sobie go podepniecie, no to ładowanie tych 50 W, naprawdę jest to szybka sprawa. Czekajcie, czy ja tylko dobrą ładowarkę podpiąłem, żebym się upewnił, bo mam oczywiście Realme 8 i mam Realme 8 Pro i patrzcie jak te procenty tutaj ładowania w przypadku tego Darta naprawdę biegną. Dajmy sobie temu jeszcze chwilę, niech to sobie podleci. No widzicie, 20, było przed chwilą, mam 30%, a było 20 parę. To jest super. Podłączacie ten telefon, no nie wiem, 30 minut i prawie tam jest max, czy coś koło tego. No więc no to jest po prostu, no kiedyś takich rzeczy nie było. No tak to, on teraz w ogóle animacja się przestała działać, no. Ale chodzi o to, że kiedyś tak to nie działało. Kiedyś nie było takich szybkich rzeczy i to jeszcze w takich pieniądzach. Bateria 4500 mAh, no dzień ponad, około półtora. Myślę, że dacie radę, jeżeli nie będziecie
ostro szaleć no, przy jakimś mniejszym użytkowaniu. No może po dwa dni wam podejdzie, ale i tak trzeba raczej to podładować, więc pod tym względem fajnie. Sam rozmiar w ogóle, no niby tutaj producent mówi super z nim, no ale raczej standardowych wymiarów to tutaj bym raczej tego tak nie nazwał. Co dalej fajne jest w Realme? Zdjęcia powiem wam, że są naprawdę na przyzwoitym poziomie, czyli aparaty naprawdę dają radę. Nawet jeżeli chodzi o noc, to standardowe zdjęcia jeszcze ujdą, ale jak już zaczniecie iść w zoomy, no to wiadomo, i szeroki kąt, to tak dobrze nie da rady. Ale jeżeli już macie warunki oświetleniowe rozsądne, czyli trochę lepsze, trochę więcej światła, naprawdę smartfon moim zdaniem fotograficznie w tej klasie cenowej wymiata, no i po prostu jest tak jak być powinno. No główny aparat 108 megapikseli quad camera, czy też quad pixel, no quad camera, no, tak to zwą tutaj, więc daje to radę i to w każdym trybie macie szeroko, zdjęcie standardowe, potrójne i pięciokrotne. No, no nie, no, no dla mnie jest fajnie. Powiem wam, że dawno nie cieszyłem się ze smartfonów takich tanich, no bo w sumie one są najlepsze, no po co mamy płacić czasami 6000 za coś, co naprawdę za 1000 hakiem wam zupełności moim zdaniem wystarczy. No i no cóż, no zachwalam, ale naprawdę jest dobrze. No aż mi głupio, że ciężko mi się do czegoś przywalić. No dobra, no nie ma stereo, no tego możemy się przyczepić, nie ma 5G, bo nim przeważnie jeszcze w tych takich smartfonach tego nie robi, jest tylko osobna wersja 5G. No naprawdę fajnie działa, fajnie ogarnia. Ja jestem zadowolony. Chcecie, płaćcie, będziecie mieli. Tyle. Cóż, więcej oczywiście o samym smartfonie jest też playlista odnośnie Realme 8, czyli trochę tańszej wersji, gdy chcecie nim zapłacić no, cebulą, jak ktoś ostatnio zrobił akcję, no to wiecie, można, no, jest bardziej cebulowa wersja 8, chociaż wydaje mi się, że lepiej nie cebulić, tylko dodać do 8 Pro i być bardziej szczęśliwym. Tyle. Z tej strony Mucek, trzymajcie się ciepło. Hej!